Dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Jakbyście słyszeli jakieś buczenie tutaj, to jest właśnie garnek, w którym się gotuje rosół. Dzisiaj sobie tak postanowiłam, że trochę zacznę opróżniać zamrażarę, tą, o tą tutaj, którą mam w domu, nie taką całkiem dużą, którą mamy w garażu, tylko tą, bo tam są też różne rzeczy, które już sobie leżą jakiś czas, no i w sumie bez sensu, żeby tak leżały, więc wyjęłam jakieś tam te rosół potrzebne, różne składniki i powrzucałam i w sumie też jarzyny zamrożone rzuciłam, bo mam i pory zamrożone i mam seler taki zwykły, korzeń zamrożony, tylko marchewę wzięłam świeżą. Seler naciowy był w lodówce, więc też wrzuciłam. O, i seler taki, wiecie co, taką natkę z selera też mam, jeszcze z naszego ogrodu, jeszcze z tamtego roku mam zamrożoną, więc też wykorzystuję tutaj wszystko. Ostatnio taką piramidkę rosołową z tych piramidek lidlowych, które są naprawdę świetne i wrzuciłam teraz ostatnio, muszę pamiętać o tym, żeby uzupełnić sobie ten zapas. No i się to wszystko gotuje, słuchajcie, jakoś tak teraz jest taki fajny czas, no nie, żeby to właśnie zrobić. Także ja teraz to mam już nastawione i dzisiaj w ogóle, słuchajcie, chcę zrobić trochę takiego meal prepu, trochę takich właśnie przygotowań, nie jakichś tam strasznych, żeby coś mrozić i wiecie, i robić na 10 dni do przodu, tylko tak na dziś, na jutro. Trochę sobie popakować w lodówce, także pokażę Wam też, jak ja to robię. Oczywiście to też nie jest taki stricte mój super pomysł, tylko podpatrzony u innych, ale to, co się u mnie sprawdza, to właśnie chciałam dzisiaj zrobić i tak, żeby sobie już trochę, wiecie, życie ułatwić, bo potem okazuje się, że wieczorami to ja nic nie robię, tylko stoję w kuchni i coś tam przygotowuję. No, także fajnie by było mieć parę gotowców. Dobra, więc tak, ja sobie teraz tutaj sałatę robię. Już sobie wcześniej przygotowałam liście tutaj do michy i tam na dole mam też paprykę już pokrojoną. Pomidor zaraz wleci, jakieś tam różne inne rzeczy. No i tak, i będziemy jechać z tym dniem, słuchajcie. Mam jakiś taki fajny ser, tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. Uwielbiam takie twarde sery dodać do sałatki, ale nie wiem, jantar czy coś w tym stylu, już nie pamiętam. Tomek kiedyś takie coś kupił i super, bardzo, bardzo lubię takie coś. W ogóle do sałatki to jest świetna rzecz. Dobra, moi drodzy, to ja się zabieram. Mam tutaj też jeszcze wydrukowany już planer gotowy na październik, bo przecież październik już trwa, a u mnie wrzesień wisi na lodówce, więc zamienimy. Zawsze drukuję sobie z tej strony Together. Bardzo fajnie się u mnie ten kalendarz sprawdza i też wiem, że już niektóre osoby skorzystały z mojej polecajki i też sobie przypinają na lodówce, także fajnie, bardzo się cieszę, że korzystacie też z moich pomysłów. No, więc odczytam tutaj, że 11 października jest Dzień Dziewczyny. Dzień Nauczyciela. Właśnie wczoraj byłam na zebraniu w szkole, takim pierwszym, podsumowującym pierwszy miesiąc nauki. No i właśnie już tam parę tych jakichś wolnych dni. Wiem, że będzie coś w tym stylu, także trzeba będzie też czas zorganizować. No, więc wszystko naniosę tutaj na kalendarz. O, ktoś mi dzwoni domofonem, muszę iść sprawdzić. Dokumenty, dokumenty, jakieś rachunki. Sprawdzę, zaraz pootwieram. Dobra, także tak, moi drodzy, ruszamy z tym dniem. Także dzisiaj Was zapraszam na taką część trochę przygotowaniowo, meal prepową, zakupową. A jutro pewnie jeszcze będziemy kończyć dalej tego vloga, bo nie wiem, czy się dzisiaj zamknę z całym tematem, z tym, co bym chciała, także najwyżej jeszcze rozciągniemy na jutro, a tymczasem życzę Wam miłego dnia i fajnego oglądania. Zrobię sobie jeszcze herbatę do tego wszystkiego. Ostatnio wyczyściłam czajnik, jest teraz super w środku. Ja używam po prostu kwasek cytrynowy. Nalewam sobie wodę do czajnika, tak, wiecie, dokąd jest zakamieniony, po prostu dokąd jest ta warstwa, czyli przeważnie to jest
litr, tak do półtora. I wsypuję takie no, dwie łyżki powiedzmy, czasem jedną taką wiecie, ale konkretną, kwasku cytrynowego, zagotowuję, zostawiam na chwilę, później tylko wystarczy wypłukać i zagotować jeszcze raz wodę i wylać ją i słuchajcie, czajnik jak nowy, pachnie świeżością, super. I ostatnio jeszcze powiem Wam, że wróciłam do mojego pudełka z herbatami, które stoi tutaj sobie już takie zapomniane, aż go musiałam ostatnio, słuchajcie, wyłączę ten czajnik jeszcze na chwilę, bo mi będzie tutaj buczał, teraz zawsze mój czajnik, jak jest świeżo taki, wiecie, wyczyszczony, to tak głośno, po prostu on gotuje jak odrzutowiec wtedy, słychać go wszędzie. I co ja miałam mówić, że na jakiś czas pożegnałam się z tym pudełkiem, jakoś tak sobie stało tam w kącie, słuchajcie, jakie było skórzone, oj, ostatnio właśnie wzięłam szmatkę, wymyłam go tutaj porządnie, no i co, zaglądam do środka, wczoraj sobie zrobiłam herbatkę pod tytułem Odporność, taką biedronkową, wiecie, z tej firmy Ramsey, nie wiem jak ktoś tam czyta. Jeszcze mam coś takiego, energia. Ta herbatka pod tytułem Odporność, taka żółta, jest bardzo dobra. Ta też jest fajna, z jabłkiem, olejkiem mandarynkowym, orzeszkami kola i guaraną, witamina B6. Także mam takie coś, czarna porzeczka, widzicie, tak pojedynczo. Kiedyś tutaj taki zrobiłam jakiś remanent w tym pudełku i dałam dużo tych herbatek mojej mamie, bo jakoś tak, wiecie, przyszło lato. Tu jeszcze coś mam w worku, ale nie wiem, co to jest. Tak zapakowałam worek, bo to są takie torebeczki bez tych kopertek takich i one mi się tutaj później sypią. Dobra, chyba sobie tą energię dzisiaj zrobię. Tu jeszcze mam jakąś herbatę czerwoną. To jakieś takie coś lidlowe. No, także trzeba będzie tutaj uzupełnić zapasy, bo puste są pudełeczka tutaj i jeszcze do tego w ogóle się te zapasy kończą. Także trzeba będzie to zrobić. Dobra, to ja sobie teraz robię energię. Herbatka się parzy, muszę poczekać jakieś 3 minuty. Tutaj już sobie zrobiłam śniadanie, także jest sałata, jest pół buły z masłem orzechowym. No i zaraz idę jeść. Łączę się z parkingu pod Lidlem, zakupy zrobione, wracam do domu i mam godzinę, no niecałą, muszę się pospieszyć, bo dzisiaj, wiecie co, moje towarzystwo jest dzisiaj tak w ogóle w kinie, nie mają lekcji, tylko mają wyjście do kina na Ozi i Głos Deszczowego Lasu, no i po kinie wracają na obiad i po tym obiedzie muszę ich odebrać. Także trzeba się będzie trochę sprężyć, ale to się nie pali, przecież taki meal prep można też zrobić później. Dobra, to jadę. Jestem już z powrotem, wzięłam awokado, akurat mi się dzisiaj udało takie w miarę miękkie, także trzeba będzie tutaj zapanować nad tym, żeby się nie zepsuło. Kukurydza dla moich dzieci bardzo lubią, dokupiłam pomidory. Bo to tak wiecie, jeden się zabiera, już drugi musi być w zapasie. Nie no, żartuję, ale muszą być papryki takie, z których właśnie będę sobie przygotowywać ten meal prep. Banany wzięłam takie zielone, wiecie co, ja takie lubię właśnie, banany takie niedojrzałe.
Za bardzo. Brokuł mi się dzisiaj trafił z etykietką za 3,49, to jak najbardziej. Będzie tak jako dodatek, myślę, do obiadu, czy tam w ogóle na jakąś taką przekąskę i resztę najwyżej zblanszuję i zamrożę. No i to jeszcze wzięłam takie zwykłe papryki, czerwoną i żółtą, i tutaj mam też dwie kalarepy i mam jeszcze gruszki, więc takie rzeczy tutaj się zadziały. Dobra, nie kupowałam żadnych dzisiaj, wiecie, marchewek ani jabłek, bo ostatnio mój Tomek to kupił w takich dość dużych ilościach, a jabłka, słuchajcie, to kupił, już Wam pokażę, takie. To jest moja dłoń, tutaj jest jabłko, ono jest naprawdę olbrzymie, słuchajcie, do soku to po prostu na, wiecie, dwa jabłka na nas, na naszą czwórkę. No i tam oczywiście plus jakieś tam inne rzeczy, ale pokażę Wam tak dla porównania. Tu jest takie zwykłe jabłko, Jona Gold chyba, czy tam cokolwiek, a tutaj jest to. Także jest różnica, nie? Niezłe, ale są super właśnie te. Bo fajnie się, oj, fajny się z nich robi sok, trzeba będzie go dzisiaj wykorzystać, bo się poobija. Ale dzisiaj tak będę sok robić. Dobra, tutaj jeszcze mam tak, buły takie, wzięłam jakieś, co to były za bułki, nie pamiętam, musiałabym, aha, chyba orkiszowe. I jeszcze wzięłam takie, wiecie, bo moje dzieci jak tam jakieś ziarenka by były, to już, ojejku. Nie da rady. Muszę kupić ten chleb z kolbuszowej, który ja kupuję. Kabanosy, bo dzisiaj było tak, że jakieś tam chyba 2 plus 1 czy coś w tym stylu. Tu jeszcze mi się trafiły takie te małe pieczarki, więc wzięłam takie małe opakowanie z etykietką za 2,50. Ja sobie ich dzisiaj wykorzystam do sosu. Taki syrop do herbaty, bo jakoś nie było innych, nie było tych takich lidlowych, które zawsze były w szklanej butelce, tylko jakieś takie plastiki teraz i jakaś taka, wiecie, woda na pierwszym miejscu, no nie wiem, no. Znaczy ten też nie jest taki super, ale dobra, nieważne, nie, wiem, że najlepszy byłby sok, wiecie, domowo zrobiony, malinowy, wiem. Mąka orkiszowa, ja ją zawsze kupuję w Lidlu, bo ona tutaj ma dobrą cenę, o, już widzę, że się sypie, fajnie, uwielbiam to. Wzięłam również bułkę tartą, taką dużą, na razie ją tutaj zostawię, bo to też ma tendencję, chociaż to jest nawet ok, do sypania się. Dobra, pieprz, wiecie co, wzięłam pieprz ziołowy, bo kiedyś jedna z Was mi polecała, żeby spróbować pieprz ziołowy do różnych potraw, po prostu tak, o, na zasadzie pieprzu, więc spróbuję, bo ja jeszcze nigdy chyba nigdy nie kupowałam. Dobra, mam tutaj również ketchup. O, to właśnie sobie uzupełniłam, taką tą, wiecie, piramidkę do rosołu, to jest naprawdę super, polecam Wam zdecydowanie, kto jeszcze nie próbował, to spróbujcie, jeśli macie ochotę, bo to naprawdę daje taki fajny smak i potem się wszystko, wiecie, wyławia w jednym kawałku i to jest świetne, nie trzeba urządzać polowania na ziele angielskie. Dobra, surówka z porem, to tak do obiadu. I co tu jeszcze wzięłam? Jeszcze taki paprykarz wzięłam dla mojego Tomka, bo on sobie czasem lubi wziąć do pracy też taki wynalazek. A ja tego nigdy w życiu nie jadłam, powiem Wam, jakoś, nie wiem, nie wiem jak to smakuje nawet. Dobra, no to wszystko tutaj mamy. O, muszę tą mąkę tutaj stąd usunąć zaraz, zrobię sobie jeszcze kawę i muszę iść po dzieci za chwilę, a potem się zajmę tym meal prepem, obiadem i tak dalej. Na razie, wiecie, rosół jest na pierwszy rzut, także to będzie ok. Myślę, że mi wystarczy makaronu, gdzie zawsze tak jest. Człowiek wróci do domu i się okazuje, aha, jeszcze coś tam by się przydało. Never ending story po prostu. Dobra, rozpakowuję to, robię kawę i widzimy się niebawem.
pokazuję Wam pierwszy etap mojego meal prepu. Brokuł już jest zblanszowany, on sobie pójdzie do zamrażarki, a część zostawię tak po prostu do jedzenia. Tutaj papryka głównie do śniadaniówek dla dzieci i w ogóle tak dla dzieci, nawet na kolację. Oni właśnie uwielbiają o tak w ten sposób pokrojoną paprykę na talerzu. Tutaj mamy kalarepę, tutaj sobie pokroiłam od razu cebulę, bo to też jest często przydatne. I papryka czerwona i żółta, część jest pokrojona w takie słupki, a reszta w kostkę, bo wiecie, do sałatki to od razu tylko ciachnę i będzie gotowe. Tutaj mam już ugotowany makaron do rosołu, no i rosół oczywiście pięknie już ugotowany. Tutaj grzeję patelnię, a na tą patelnię zaraz wjadą pieczarki i ja właśnie tak z nimi zrobię, że podsmażę ich i one będą jako taki farsz, na przykład do jakiejś zapiekanki czy coś w tym stylu. Można nawet zamrozić później takie podsmażone, także coś tutaj z nimi wykombinuję. Były w dobrej cenie, więc wartało kupić. Na obiad dzisiaj machnęłam takie danie z fileta z kurczaka, pokroiłam w kostkę, obtoczyłam lekko w mące, rzuciłam na patelnię i dorzuciłam, słuchajcie, makaron, który był z wczoraj, taki w sosie pomidorowym nam został, więc wleciał tutaj do całości, jakieś tam zioła prowansalskie i sól, pieprz i danie jest w sumie gotowe i wyszło naprawdę bardzo dobre, tylko zobaczcie, co tutaj się dzieje na kuchence teraz, totalnie wszystko zatrzaskane i w ogóle tutaj mam niezły armagedon w kuchni, ale zaraz będę to wszystko ogarniać. No ale w każdym razie danie wyszło bardzo dobre. Wróciłam właśnie do domu, słuchajcie, kolejny dzień zaczynamy, ja tutaj rozcinam przesyłkę ze smyka, zgadnijcie co? Ta-dam! No tak, słuchajcie, bidony u nas widzę, ewidentnie nie mają szczęścia, majowy bidon, pamiętacie jak pokazywałam Wam, nowy, ponieważ poprzedni gdzieś tam, wiecie, miał upadek i zrobiła się tutaj na dole taka mikrodziureczka, ale niestety dawała o sobie znać. A Mikołaj, słuchajcie, swój bidon zgubił. Przeszukaliśmy szkołę, zgłosiłam pani. Pani powiedziała, że poszukają razem, wiecie, w sali, w bibliotece, no gdzie można, nie w bibliotece, na świetlicy. Jak tam czasami, wiecie, moje dzieci nie chodzą na świetlicę, ale po prostu jak jest taka potrzeba, no nie, to zostają, na przykład jak zjedzą obiad i gdzieś tam wcześniej troszeczkę, zanim ja jeszcze zdążę przyjść, to sobie czekają tam na świetlicy, no i po prostu gdzieś gość zostawił, wcięło, no nie wiem, czy to wiecie, ktoś sobie zabrał, bo mu się spodobał, czy po prostu, no nie wiem, no czy gdzieś jest jeszcze, no nie chcę też nikogo, wiecie, oskarżać od razu, ale, no, ale co zrobię, no nie, Maja ma bidon, to musiałam też zamówić i wybrał sobie, to jest taki sam bidon jak miał, tylko tamten był taki bardziej turkusowy kolor, a ten jest taki niebieski, w ogóle Mikołaj ma fazę na żółty i niebieski kolor, myślę, że ten kolor mu się spodoba, tylko już zapowiem, żeby pilnował i tak w ogóle się zastanawiam, wiecie, żeby tutaj coś przyczepić jeszcze, czy nie wiem, czy podpisać to, bo ja tego sznureczka tak nie myję. Jak myję bidon, to odpinam, bo to się tutaj daje zdjąć spokojnie i tak właśnie myślę, co by tutaj zrobić, żeby to podpisać, w razie czego, wiecie, będzie wiadomo, chociaż klasę napisać, no nie, jak już napiszę, z której klasy, to już zawsze jest większa szansa, że to wróci w odpowiednie miejsce. No ale nic, trudno. Ja właśnie wróciłam do domu, słuchajcie, po mojej takiej przebieżce, ale ona była właśnie taka celowa, do odebrać ten bidon. Jeszcze wdepnęłam do Reserved, tak jak tam widzieliście, taką migaweczkę małą. Przymierzyłam sobie taką bluzeczkę, ale na razie jej jeszcze nie kupiłam.
zeskanowałam sobie tylko tak w aplikacji i poczekam, aż ją, wiecie, przecenią, czy tam może jakiś kod dostanę rabatowy, czy cokolwiek, to zobaczę. I jeszcze taką bluzę też fajną mierzyłam, także sobie te dwie rzeczy tak zaznaczyłam i poczekam, bo czasami się tam zdarza, wiecie, przysyłają mi jakieś tam kody, czy jakieś tam zniżki, czy cokolwiek, kupony, to warto skorzystać. No, ale ta bluzeczka mi się bardzo spodobała, w ogóle taka fajna jakość, naprawdę, to jest taki gruby, fajny materiał. No i także sobie jeszcze tak chwilę poczekam. No i tak, słuchajcie, i lecimy dalej z tym dniem. Powiem Wam, że to danie obiadowe, które Wam wczoraj tak pokazałam na szybko i w ogóle nie nagrałam, jak robię, to okazało się strzałem w dziesiątkę, także muszę jeszcze powtórzyć takie danie i nagram Wam i pokażę dokładnie, o co tam chodzi, jak ja to zrobiłam, bo ja to zrobiłam tak po prostu, o, wiecie, z głowy, przypadkiem, otworzyłam lodówkę, o, to jest do zużycia, tamto jest do zużycia i bach, bach na patelnię i wyszło fantastycznie. Powiem Wam, że Maja była zachwycona, a jak Maja jest zachwycona, to znaczy, że to naprawdę jest super. No, w ogóle Mikołaj też, Tomek też, mi też to smakowało, także przypadkiem wyszło mi superowe danie. Powtórzę w któryś dzień i nagram Wam, zobaczycie, jak ja to po kolei zrobiłam. Dobra, no to w takim razie, moi mili, ja się tutaj zabieram za moje działalności. Przeniesiemy się zaraz do kuchni, mam już pranie wysuszone, muszę go porozkładać po domu i troszkę się zabiorę, bo wiecie co, tak jak popatrzę tak na te powierzchnie płaskie u mnie, to to jest siwo. No, także trzeba się zabierać za jakieś, wiecie, porządki tutaj takie delikatne, to nic takiego strasznego nie będę dzisiaj uskuteczniać, ale Swiffer na pewno wjedzie i no i to pewnie nie jeden, tylko od razu z dwa zapasy zużyję i przejadę chatę, bo no bo jest ciekawie. Okej, no to dobra, moi mili, to nie ma co siedzieć, zabieramy się dalej. Wczoraj przygotowałam meal prep, który widzieliście już i powiem Wam, że bardzo mi się to fajnie sprawdziło. Jak robiłam kolację, czy jak robiłam, wiecie, dzieciom śniadaniówki, czy sobie śniadanie, to tylko z tego pojemniczka. Super sprawa, naprawdę fajnie. Dzisiaj jeszcze, wiecie co, wdepnęłam do fraka i kupiłam chleb mój z kolbuszowej, ulubiony. W sumie nawet wzięłam dwa bochenki. Mam tutaj po prostu całą torbę chleba, który pójdzie sobie do mrożenia. Jest pokrojony, także będę wsadzać do zamrażarki i niech sobie tam będzie, bo nie będę tak, wiecie, co chwilę biegać i uzupełniać. Wzięłam dzieciom też takie musy, właśnie tam we fraku, bo też były po 2 zł, teraz w promocji, spoko cena, oni lubią. Jutro w ogóle, wiecie co, w szkole mają taki dzień, że będą robić zdrowe śniadanie. I mamy, jako rodzice, musimy im wrzucić do śniadaniówek różne rzeczy, żeby oni mogli sobie z tego na talerzykach, które mają przynieść, żeby mogli sobie takie zdrowe śniadanie, wiecie, skomponować samodzielnie. No i tak, nie miałam właśnie tych kolorowych papryczek, więc jeszcze wstąpiłam do Biedry tak na szybko i wzięłam dwa opakowania. I w sumie, wiecie co, moje dzieci to tak, no, że tak powiem, bo się zacięłam, codziennie dostają takie śniadanie, więc dla nich to nie będzie nic takiego nowego. Dzisiaj też im wrzuciłam i papryki do śniadaniówek, i kalarepę, i marchewkę pokroiłam w takie talarki, więc fajnie to wyglądało, jak takie, wiecie, chipsy marchewkowe. I trochę jabłka, trochę gruszki, kanapka, jakieś tam krakersiki, takie malutkie rybki, bo tak im nam zawsze wrzucam, jakieś wafelki ryżowe, no takie rzeczy, no nie, więc jutro też im sobie to samo dam, tylko rozłożę to na części, no nie, tak żeby sobie sami tą kanapkę, wiecie, złożyli. No, i tak to będzie. Tu jeszcze mam, tak, paprykę też wzięłam żółtą, bo wczoraj w tym meal prepie została, wiecie, skrojona, ale poszła, no. Tak to u nas znika. I ogórki to właśnie też im dodam do tych śniadaniówek, na pewno. I wzięłam takie małe jeszcze, to tak na zapas, wiecie, też do śniadaniówek właśnie, takie malutkie herbatniczki. No i
tyle w sumie by było. Ostatnia rzecz to jest jeszcze makaron, bo jest taki wielki, kilogramowy. Super, bo u nas to też jak robię spaghetti, to trochę tego makaronu mi idzie i to tak, wiecie. I zawsze mam problem, żeby odmierzyć odpowiednią ilość. Wiem, że są takie, takie plastikowe, jakieś takie miarki jakby, no nie, do makaronu, taka ilość, no nie, na osobę, na dwie, na trzy i tak dalej. Zobaczę, może i się skuszę, bo właśnie zawsze tak jest, że ugotuję za dużo, ale moje dzieci bardzo lubią makaron spaghetti tak w ogóle, więc nawet jak coś tam zostanie, to nie ma problemu, bo oni sobie lubią nawet tak zjadać. Bez niczego, tu mam jeszcze paragon. Dobra, a makaron jest, słuchajcie, z pszenicy durum, także ja właśnie zawsze się staram kupować tego typu, nie z tej pszennej mąki, tylko z durum. Dobra, no to okej, tutaj mamy wszystko gotowe. Muszę wyjąć suszary, ciuchy, bo mi się tam zrobi później miszmasz z tego i się wszystko pogniecie. Swiferki już wytrzepane, to tak ja mówię Swiferki, ale to nie jest ten oryginalny Swifer, tylko to jest taki z Action. I słuchajcie, bardzo fajnie się też sprawdzają. Ten już jest taki trochę używany, jak widać, no nie jest już pierwszej młodości. Ten dzisiaj pierwszy raz założyłam i przejechałam nim tutaj dom. Obydwa wytrzepałam na ogrodzie, mówię Wam, ile z tego leci. To jest niewiarygodne. Bardzo fajnie się on też sprawuje i mam wrażenie, że ten oryginalny Swiffer jednak więcej tego kurzu wciąga. Takie mam wrażenie. Natomiast ten też nie jest zły, a te zapasy, wiecie, są naprawdę w świetnej cenie w Actionie, także warto też wypróbować sobie. Ja na pewno będę dalej je używać i kupować, bo naprawdę to się u mnie bardzo fajnie sprawdza.
Właśnie sobie podgrzałam zupę jarzynową. Dorzucę jeszcze do niej trochę kaszy, bo mam taką już ugotowaną i myślę, że tak właśnie zagęszczę zaraz tą zupę, bo ona nie jest taka zblendowana, tylko jest taka z kawałkami warzyw. Więc taki będzie mój pierwsze danie moje, że tak powiem. Mleko sobie wyjęłam z lodówki i trochę go ogrzewam, bo właśnie chciałam sprawdzić, ile go tutaj jest i mam tutaj jakieś 350 ml, więc myślę, że zrobię naleśniki, ponieważ mam ser biały na pewno. Gdzie ten mój ser biały? Gdzieś schowany. Tutaj jest. O. Marchewka tutaj sobie leży już taka pokrojona, nie obrana, tylko wyszorowana do soku, bo ja nie obieram nigdy, także rano sobie już przygotowałam i no i mam. Dobra, twaróg tutaj patrzę jest, to zaraz go ze śmietaną wymieszam w miseczce i myślę, że zrobię dzisiaj na obiad, na drugie danie, naleśniki. Będą naleśniki, słuchajcie, bo tak właśnie przypomniałam sobie dopiero już prawie pod domem, że miałam kupić jakieś tam filety jeszcze po drodze, bo po prostu nic sobie nie rozmroziłam, żadnego mięsa, więc no trudno. I zapomniałam oczywiście, no bo już o jedną rzecz było za dużo, wiecie, bez kartki człowiek idzie, to już od razu w głowie nie ma. No, o innych rzeczach się nieraz pamięta, a o tym, co trzeba, to nie. Ale to nic. Myślę, że codziennie mięsa nie trzeba jeść, no nie? I może być też bezmięsnego coś. Ja sobie teraz właśnie tą zupę naleję, zagęszczę. Jeszcze mam godzinkę czasu, żeby pójść po moje towarzystwo do szkoły. A dzisiaj w ogóle jeszcze się muszę z Mają wybrać, tak zwłaszcza z Mają. Pewnie Mikołaj też pojedzie, bo to wiecie, nie da rady tak osobno. Muszę z nią podjechać po buty. Nie wiem, chyba do Deichmanna podjedziemy, sprawdzę, bo po prostu jest taki, słuchajcie, u niej to jest taki problem z butami, że co kupię nowe buty, to zaraz się okazuje, że gdzieś tam gniotą, wiecie, z tyłu, tam nie wiem, jak się ta część stopy nazywa, tam gdzie jest kostka, wiecie, tylko z tyłu i po prostu wszystko ją tam gniecie, uwiera, aż ma takie, wiecie, ślady. Muszę popatrzeć też jeszcze, bo wczoraj też jej dałam nowe buty zupełnie, odcięłyśmy metkę. I się okazało, że poszła w nich do tego kina i po prostu wróciła z płaczem już prawie, bo się okazało, że właśnie tak jej tam odgniotło, że aż ma pęcherz po prostu i popatrzę też dzisiaj, bo są chyba takie poduszeczki czy coś w tym stylu, takie silikonowe do naklejania w butach i rozejrzę się za tym, bo no szkoda po prostu, wiecie, fajne buty i podobają się jej, a tutaj taki ząg. No ale jakieś tam adidaski i tak trzeba kupić, bo tamte poprzednie są już za małe. Noga, stopa jej rośnie po prostu w zastraszającym tempie, bowiem Wam już przerosła Mikołaja. No i nie chce się zatrzymać, także wygląda na to, że będą potrzebne co chwilę nowe buty. Dobra, moi mili, to ja idę w takim razie jeść tą zupę. Za chwilę sobie jeszcze zrobię kawkę i przyjdę się z Wami już pożegnać. Kawa zrobiona, zaraz sobie usiądę wypić w spokoju jeszcze, póki jeszcze mam trochę czasu. Ciasto na naleśniki już zrobiłam, niech sobie postoi. Nadzienie do tych naleśników zrobione z sera, ze śmietany. Dosłodziłam trochę cukrem, trochę erytrytolem i wyszło bardzo dobre. No, zupa tutaj się przygrzewa na później. Tutaj mamy rosołek, właśnie wyjęłam z lodówki, żeby się trochę ocieplił. Ja sobie kładę na takim, wiecie, jakimś małym ręczniku, bo to wszystko zaraz się leje z tego na blat, wszystko jest mokre. No, no to dobra, zabieram kawkę, idę na chwilę jeszcze usiąść. Tak się tutaj usadowiłam między dwoma dracenami, także ciekawie to wygląda, no ale nic. Moi mili, ja już przychodzę się z Wami pożegnać. Bardzo dziękuję, że do mnie zajrzeliście. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli tylko macie ochotę. No i co? I ja Wam życzę wspaniałego weekendu. Zimno się zrobiło, słuchajcie, u nas straszliwie. Oj, zaraz machnę i wyleję. Zimno się zrobiło, ciepłe ciuchy trzeba na siebie nakładać, no nie ma rady. U nas w ogóle już, wiecie, czujnik dzisiaj rano pyknął i włączyły się nam kaloryfery. Pierwszy raz w tym sezonie troszkę się tak fajnie się zrobiło. Powietrze się troszkę przemieszało.
Tomek, już powiem Wam, wyczyścił kominek, bo nasz kominek od wiosny, kiedy skończyliśmy palić, po prostu tak został. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się totalnie za niego zabierać i po prostu tak tam wszystko sobie leżało. Wiecie, ten popiół został, szyba jest brudna. Ach, dobra, nie ucieknie. Także już Tomek ostatnio się za to zabrał, słuchajcie, i wyczyścił tam ten popiół. No, ja jeszcze pewnie tam któryś dzień ogarnę szybę też, no bo niedługo się zacznie, słuchajcie, niedługo się zacznie, ale fajnie, ja lubię tak, mimo tego, że kominek ma też swoich dużo minusów, to ma też właśnie jednym z takich największych plusów, to jest to właśnie takie to ciepło fajne, takie wiecie, drewniane, takie ogniowe, no nie ciepło, takie naturalne. Jak się to odpali, to naprawdę jest i fajny klimat, i jest ciepło, i robi się tak miło od razu, także bardzo lubimy. No, pominąwszy oczywiście fakt, że trzeba nosić drzewo, wynosić popiół, jest więcej kurzu w domu, no wiadomo jak to jest, powietrze trochę się robi bardziej takie suche i przez to też jest kurz. No, ale wiecie, no jak to w życiu bywa, coś za coś, nie ma nigdy sytuacji idealnych, tak na 100%, zawsze jak chcemy po prostu mieć coś mieć, no nie, to też trzeba się liczyć z tym, że mogą być jakieś tam no, minusy takiej sytuacji, ale wiecie, tutaj plusy przeważają, także ja zawsze tak patrzę na to z tej strony, że jak jest więcej plusów, to znaczy, że jest ok, a jakiś tam minus, wiecie, to albo trzeba przymknąć oko, albo jakoś rozwiązać tą sytuację tak, żeby się zmieniła na plus. Dobra, moi mili, no to jeszcze raz wspaniałego weekendu Wam życzę. Ja sobie wypiję teraz kawkę, póki jest jeszcze gorąca. Za chwilę zmykam po moją dzieciarnię. No i pewnie wsiądziemy w auto i za chwilę kierunek jeszcze jakiś sklep z butami dla Mai. Okej, do zobaczenia w kolejnym filmie we wtorek.